Witajcie. Przy zakupionych grzejnikach najczęściej są takie manualne, mechaniczne, zwykłe podpowietrzniki, które trzeba właśnie takim kluczykiem za każdym razem odkręcać i spuszczać powietrze. Można sobie ułatwić życie, montując odpowietrzniki automatyczne. Nie jest to bardzo duży koszt, nie jest dużo pracy. Przydadzą się zwłaszcza przy grzejnikach, układach na paliwo stałe, ponieważ w takich układach zdarza się nam zagotować po prostu wodę, nie? I po każdym razie, jak zagotujemy wodę w piecu, to idzie powietrze po instalacji, po grzejnikach. No i musielibyśmy praktycznie za każdym razem oblecieć wszystkie grzejniki i ręcznie odpowietrzać to. Tak samo po ingerencji w instalację czy jakiejś naprawie. Za każdym razem grzejniki powinny być odpowietrzane, przynajmniej sprawdzone, czy coś tam. Część tego powietrza gdzieś tam, część tego powietrza wyjdzie, ale często jest tak, że to powietrze się utrzymuje w grzejniku. No i później są problemy, bo na przykład jest tak, że połowę grzejnika patrzymy za jakiś czas, a połowę grzejnika nie grzeje. Jest powietrze, po prostu nie ma gdzie uchodzić i się zbiera w grzejniku. A takie automatyczne właśnie zaworki pilnują nam na bieżąco i odpowietrzają cały układ. Dobrze, spróbujmy zamontować. Zakręcamy zawory. Ten dolny od odpływu, górny zawór od dopływu. Także możemy to zrobić spokojnie pod ciśnieniem. Przy odkręcaniu tego zaworka zwykłego musimy mieć przygotowaną jakąś tam ściereczkę, prawda? Bo tej wody jednak trochę tam poleci. Tak to wygląda po odkręceniu. Zaworek, odpowietrznik zwykły mam odkręcony. Teraz mamy już tutaj mam przygotowane kolano. Nagniętą pakułę. Jest pół cala. Najpierw wkręcamy sobie w grzejnik. Samo kolano, bo tak by się nie dał rady obrócić tego razem. Następnie zaworek. Te zaworki mają takie specjalne przyłącze. Przyłącze jest skręcane właśnie na stałe do kolana, natomiast w trakcie nawet pod ciśnieniem sam zawór możemy wykręcić i ten zaworek automatycznie zamyka prawda, ciśnienie, żeby woda nie będzie uciekała. Możemy jeszcze to wymienić, wyczyścić, gdyby coś tam się działo i wkręcić z powrotem, to jest na uszczelce. Sprytne znowu, nie? Odpowietrznik mam zamontowany, teraz puszczam wodę i możemy usłyszeć, jak on działa. No właśnie, i stop. Wypuścił całe powietrze, pływak zablokował zaworek i tak to właśnie działa w praktyce. Na bieżąco będzie pilnował, żeby nie było powietrza w układzie. Więc jeżeli macie dosyć już biegania, odpowietrzania ciągle tych grzejników, to polecam sobie zamontować również na podgrzewaczu pojemnościowym, jeżeli macie zainstalowany w układzie. Ułatwia to życie na pewno. Na ten temat to by było tyle. Dzięki za uwagę, za Twój czas. Zapraszam na moją stronę. Pozdrawiam.